Nie rozwalaj się ciasto. You have to stay strong. I teraz... Obłagałam się. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Zapraszam was na kolejny odcinek Ja Pana Zjadam. Dzisiaj jestem tak bardziej w dresie, tak bardziej swojsko, ale mam wyjątkowy, wyjątkowy zestaw. Nie wiem, czy już kiedyś widzieliście coś takiego, ale tutaj będę się bawiła w małego piekarza jakby. I będę tutaj tworzyła własne wypieki słodkie. Coś w stylu, nie wiem, ciastek czy tam bułeczek. Bo jak widzicie, tutaj mamy jakieś ciasteczko czy tam bułeczkę w kształcie misia. Jest jakaś bułeczka zielona. I dodatkowo mam jakieś ciastko z truskawkami i jakiś pomarańczowy napój. Tak wygląda instrukcja z tyłu. Jak widzicie, jest tutaj dosyć dużo kroków, ale od razu też widać, że to jest nowy zestaw, dlatego że ja zauważyłam mega dużą różnicę w instrukcji sprzed na przykład 4 lat versus teraz, albo nawet sprzed 2 lat versus teraz, bo nie wiem, czy jesteście w stanie zauważyć, ale moim zdaniem ona teraz jest bardziej czytelna, nawet dla osób, które nie znają języka i wiecie, nie są pro w tych zestawach. Tutaj jest zdecydowanie łatwiej zorientować się, o co chodzi, są dokładne rysunki, są cyferki i tak dalej, więc moim zdaniem, nawet nie znając języka, jesteście w stanie go zrobić. Więc bierzmy się do roboty. Oh yeah! Prawie wyszło. Czyli w takim razie, nie przedłużając, otworzę zestaw. I zobaczmy, co jest w środku. Tam, 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 tam. Ojej, tak! I właśnie te zestawy kartonowe mają zwykle taką folijkę, która przy okazji jest też do wykorzystania później. Więc jak widzicie, tutaj mamy jakiś koszyczek, jakąś serwetkę i tutaj są takie linie, które pokazują, że tutaj trzeba będzie wycinać. I tam już pomniało, że nie mam nożyczek, więc wysunę się z mojego stołu i po nie pójdę. Hello! Welcome back! Nie jest to takie proste, żeby się tu wcisnąć, ale mam nożyczki. A więc pierwsze, co muszę zrobić, to na pewno rozciąć to wzdłuż tych zaznaczonych miejsc. Więc uwaga, najpierw sobie przetnę tak, a potem przetnę ładniej, bo chcemy zobaczyć, co jest w środku. A więc uwaga, tan da da dun dun dun. O, jejku, ale to jest mega cute. Dobra, zaraz się temu przyjrzę, natomiast najpierw zajmę się tym papierkiem, żeby już go mieć z głowy. Jak widzicie, tutaj trzeba wyciąć na pewno z tej strony, a po drugiej stronie mamy jeszcze tutaj jakieś przydatne elementy, które będą, podejrzewam, do wykorzystania później, ale to, jak gdyby ta część jest taką częścią już reprezentacyjną, więc nożyczki w ruch i jedziemy. Ej, w ogóle tu mam wrażenie, że te pianki Neru Neru Ne są jakby ubrane w takie stroje harcerzy, takich wiecie, scouts, trochę angielski. To może to są właśnie jakieś takie wypieki słodkie, które są sprzedawane przez japońskich harcerzy? Nie wiem. Nawet nie wiem, czy w Japonii są harcerze, ale mniejsza. W każdym razie tak to wygląda, jakby to było takie, wiecie, słodkie wypieki od harcerek. Tu jeszcze mi ominęła jedna rzecz. Na oranżadę. Okej, pierwszą część mamy gotową, więc odkładam ją na bok. I teraz tutaj wszedzę i rozdzielę sobie te dwie części. Mam nadzieję, że się nie porwie. Dawaj, dalej, dalej, ręce gadżeta. Oh yeah. Dobra, i to sobie też odłożę na później, dlatego że to będzie do napoju. I to jest już ostatnia karteczka, w zasadzie folijka. I teraz wracamy do zawartości zestawu, a więc tutaj, jak już widzieliście, mamy... O! Są dwie przezroczyste saszetki z paroma innymi saszetkami. Zwykle to jest tak, że one nie są oddzielane, bo po co? No ale dobra. Halo. Otwórzmy pierwszą. I w niej są dwie saszetki. Jedna jest taka brązowa, z właśnie tymi wypiekami. I drugą mamy z truskawką, czyli tutaj pewnie jest proszek na te truskawki. W ogóle chciałam, żebyście zwrócili uwagę, że ta oprawa graficzna się zmieniła mocno, dlatego że tutaj teraz o wiele wyraźniej jest pokazane, do czego jest dana saszetka, niż w tych starych zestawach, jak ktoś pamięta. Hashtag pozy lekumatych. I teraz w takim razie otworzę tą drugą.
I tutaj mamy trzy saszetki. Jedna jest taka żółta i jak widać tutaj bardzo dobrze jest to masa waniliowa albo jakiś właśnie krem waniliowy. Ta zielona saszetka jest właśnie na jakiś ten taki chlebek zielony. No w każdym razie na pewno widać do czego jest. I ostatnia saszetka pomarańczowa jest z napojem. Więc tutaj właśnie bardzo mi się podoba to, że dokładnie widać wyraźnie do czego jest dana saszetka. Więc na plus na pewno. I teraz na końcu został kubeczek, który jest właśnie do napoju. Mamy też szpatułkę, taką łyżeczką szpatułkę i foremkę, ale tym razem foremka jest przezroczysta, więc bardzo interesujący wybór, bo zwykle mają białe, ale może właśnie wybrali taką przezroczystą, bo lepiej widać co się w niej dzieje. Nie mam pojęcia. W każdym razie tutaj jest foremka misia, foremka tego jakiegoś kwiatuszka, tutaj są truskawki, tu jest jakiś pojemniczek i tu jest pojemniczek. I pierwsze co muszę zrobić to jak zwykle rozdzielić tą tackę, więc biorę sobie nożyczki i rozcinam. To jest w ogóle miarka do wody. To malutkie. Teraz jak to dalej? Tu. Alrighty, czyli mamy raz, dwa, trzy takie główne części i czwartą jako miarkę. I teraz jak widzicie, krokiem numer jeden jest przygotowanie truskawek. I tutaj na instrukcji pokazali, że trzeba sobie wziąć tą foremkę i oczywiście saszetkę z truskawkami. Teraz muszę ją otworzyć. Na pewno od razu powącham. Okej, pachnie bardzo ładnie truskawkami, więc wsypuję ten proszek tutaj. I teraz do tego mam wlać dwie miarki wody, więc biorę sobie tą miareczkę i biorę sobie naczynko. I mamy jedną miarkę i drugą miarkę. I teraz tą szpatułką sobie tutaj wszystko ładnie mieszam. Ale ładnie pachnie, ojku, teraz poczułam przepięknie. I teraz tak widzę, że to już zaczyna sobie troszeczkę gęstnieć, więc zacznę przelewać do zagłębień. Mamy jedno, drugie, trzecie, czwarte i piąte. Zastanawiam się, czemu tak mało tych truskawek, skoro tego sosu zostało jeszcze dosyć sporo. No ale nie wiem, może mają jakiś pomysł na to. Nie mam pojęcia. Na razie to zostawię jak jest. I tutaj mamy 5 truskawek i właśnie trochę ekstra sosu. I teraz przejdę do kolejnego kroku numer 3 i będziemy robić ciasto. Zobaczcie, tak wygląda krok numer 3. A więc biorę sobie ten pojemniczek z gwiazdką i biorę tą wielką saszetkę właśnie z ciastem. Otwieram. Pachnie trochę jak waniliowa mąka, więc w zasadzie dobrze. I wsypuję. Okej, dużo ciasta. Znaczy dużo proszku. I teraz do tego trzeba dolać 4 miarki wody. Zobaczymy, czy na przykład tak mi wyjdzie. Bardzo dobre pytanie. O, wychodzi. Jedna, druga. Precyzja, no! O nie. Trzecia i to może czwartą zrobię tak. O, tak jednak lepiej. Wiedza na przyszłość, Aga. Tak, lepiej. Dobra, więc teraz to wszystko trzeba wymieszać. Znowu mało wody, dużo proszku, ale już nie takie historie przechodziliśmy wspólnie, nie takie rzeczy się działy. No dobra, teraz to zaczyna być bardziej skomplikowane, bo tutaj mam wrażenie, jakby ta ilość proszku się nie zmniejszała, ale muszę to tak wciskać. A więc no, jeszcze może to trochę potrwać, ja sobie tu podziubię, może taka taktyka będzie lepsza. Natomiast chyba dolałam nawet więcej wody niż powinnam, więc musi wyjść. Latające ciasto! Okej, wygląda to coraz lepiej. Kamera niestety nie pokazała mi, jak ugniatałam ciasto, ale ogólnie ugniatałam je tak, po prostu, między palcami. Musiałam je wyjąć z pudełka i właśnie ugniatać, więc już jak teraz to jest gotowe i to ciasto wygląda mniej więcej w ten sposób, to zrobię sobie z niego taki rulonik, jak tutaj pokazali. No, dajesz ciasto, no wygląda to na razie słabo. Muszę to podzielić na 3 kulki. Z pomocą przyjdzie mi to, bo tutaj są pokazane te wielkości kulek, jakie mają być, więc załóżmy, że zacznę sobie od tej najmniejszej, bo to jest rzeczywiście taka malutka i zobaczymy, czy to ma dobry wymiar, więc sobie zacznę ją rolować w rękach. Roluję i zobaczmy jak teraz. No, załóżmy, że jest ok. I teraz w takim razie to mniej więcej wydaje mi się, że muszę po prostu dać na pół i znowu roluję i no, wymiar jest w miarę ok. I teraz ostatnia. Zobaczymy, czy nie będzie największa z tych wszystkich, bo tak się często zdarza. Ja nie umiem dzielić na 3, a więc no,
powiedziałabym, że jest prawie idealnie. Zobaczcie, no pasuje. Proszę bardzo. Więc ten krok jest gotowy. I czas przejść do kolejnego, czyli czwartego kroku. I tutaj z pomocą przyjdą nam te foremki. Jak widzicie, tutaj jest pokazane, że tu jest miś, a tutaj jest to jakby inne ciasteczko. Więc biorę sobie tą misiową kulkę i muszę ją ugnieść w misiowym zagłębieniu. Więc teraz spróbuję to tak wcisnąć, żeby tu się nam ładnie odcisnęła buźka. Tylko jeszcze trzeba uszka. No jak to jest tak blisko ścianki, to nie jest takie proste, ale jakoś sobie poradzę. Muszę po prostu mocniej wgnieść to ciasto. Ono jest jakby trochę gumowate, więc nie zawsze się chce tak ładnie układać, jak wiecie, jak ja chcę, żeby się układało, ale się da zrobić. O! I wydaje mi się, że już misio jest wgnieciony w swoje miejsce, tak jak powinien być. I teraz czas wziąć tą drugą kulkę i wgnieść ją tutaj. Nie rozwalaj się ciasto. You have to stay strong. I tutaj też ugniatamy. Tutaj trzeba mieć trochę cierpliwości właśnie do tych krawędzi, bo to jednak, wiecie, to muszą być ładne. Takie właśnie kwiatkowe. Okej. Okay. I wydaje mi się, że mamy to. Mamy i misia, i kwiatuszka. I teraz w takim razie czas przejść do kolejnego kroku. I w kolejnym kroku będzie uczestniczyła zielona saszetka. Znowu biorę foremkę z gwiazdką. Otwieram saszetkę. Chyba moje ręce pachną ciastem, bo tutaj nic nie czuję. No cóż. W każdym razie wsypujemy. I tutaj trzeba dolać tylko jedną miarkę wody. Więc uwaga. Jaka mocno zielona. Zobaczcie, jak ten proszek zmienił kolor. Oh no, znowu mało wody, dużo proszku. Nie. O, ale jak teraz zaczęło pachnieć melonem intensywnie. Serio, mega, mega intensywnie. Ale w ogóle za to spójrzcie, że cała ta woda się obkleiła na łyżce, a jeszcze tyle proszku jest. Oh no, to zawsze jest taki problem. Zajmuje wtedy mnóstwo czasu. Trzeba tak dziubać i dziubać, żeby to wszystko się wymieszało. Taki zestaw piekarniany. No zaraz znowu ręce pójdą w ruch, więc uwaga, postaram się to przejąć. Zawsze na początku to się tak rozsypuje i dopiero jak się, wiecie, tak mieli to rękoma, to wtedy się dopiero zaczyna tak do siebie lepić ta masa. Jakby się musiała aktywować. Ale ona jest zupełnie innej konsystencji niż ta pierwsza. Ciekawe. To jest trochę bardziej jak taka plastelina, bym powiedziała. Ale już się tak nie ciągnie. Bardziej się klei. Okej, teraz sobie ją uformuję. Jak widzicie, ona jest taka bardziej gładka. Tam były takie załamania wszędzie, a tutaj mamy taką totalnie gładką masę. I znowu w takim razie biorę tą karteczkę, a w zasadzie folijkę. I tutaj, jak widzicie, jest takie miejsce na tą masę, żeby ją rozgnieść na tą wielkość, którą tutaj pokazali. Nie mam takiego miniaturowego wałeczka, ale myślę, że moje palce będą jak najbardziej wystarczające do tego. Przerzucę to może na drugą stronę, może będzie łatwiej. O, nice, słuchajcie, to chyba jest to. Myślę, że tutaj dochodzi wszędzie do brzegów. I teraz z instrukcji wynika, że trzeba tą kuleczkę zawinąć właśnie w to zielone coś. Więc może przerzucę sobie tak, będzie łatwiej. O, zrobimy w ten sposób i mam nadzieję, że to się nie popsuje. O, patrzcie, tak sobie wykombinowałam. To tak nie idzie łatwo, jak myślałam, że będzie. Muszę to jakoś tak poszczypać ze sobą. O, i teraz jest lepiej, jeszcze to tak trochę uroluję. Niby tego nie pokazali, ale chciałabym, żeby było takie, wiecie, ładniutkie. Więc jest równo pokryte, tutaj od spodu wystaje troszeczkę, ale to chyba nie ma żadnego znaczenia. I teraz kolejnym krokiem, tu muszę sobie to położyć, będzie zrobienie tych jakby takich charakterystycznych żłobień, które, wiecie, widać tutaj. A więc sobie tak spróbuję ponacinać, jak oni tutaj pokazali, czyli zacznę od jednej takiej na środku i dwóch po bokach. Staram się to tak, wiecie, w miarę równo zrobić. I teraz tak samo tutaj. Jedna po środku. Ale to cute już wygląda. I ostatnia. Uii! Ale czad. Wygląda jak taka buła z pieca. I teraz co nam mówi instrukcja dalej? Teraz krok szósty. To czas na mikrofalówkę. Trzeba przełożyć to ciasto tutaj i wziąć te dwa pozostałe ciastka. I tutaj piszą, że przy 500-watowej mikrofalówce trzeba wstawić na 40 sekund i przy 600-watowej mikrofalówce na 30 sekund. Więc ja spróbuję i zobaczymy, jak mi wyjdzie.
Do zobaczenia za chwilę. No słuchajcie, jestem w szoku, bo one tak nawet całkiem wyrosły, bym powiedziała. Zobaczcie, jak to zielone ciasteczko tutaj jakby tak wyrosło na bok. I te tak się też podniosły mocno i się odkleiło od brzegów. Ale na razie je zostawię, bo są bardzo gorące i przejdę do kolejnego kroku. I kolejnym krokiem jest sos waniliowy zapewne, bo jest żółty. I tutaj znowu potrzebuję tej tacki, ale nie po to, żeby rozrobić ten krem, tylko żeby postawić jakby saszetkę, dlatego że ta saszetka nam posłuży też jako taki jakby rękaw cukierniczy, więc wszystko się będzie działo tutaj. Więc muszę ją otworzyć tu i powącham, czy rzeczywiście jest waniliowa. No, jakoś tak śmietankowo waniliowo może pachnie. Jezu, chciałam ją wsypywać tutaj, ale bym zepsuła. No dobra, więc nie wsypuję, tylko zostawiam tak, żeby ona sobie tutaj stała. I muszę do niej dolać jedną miarkę wody. Więc zanurzam. Rozlałam. Zaraz może jeszcze uda mi się dolać. Udało się, dobra. I teraz muszę to wymieszać tej właśnie saszetce. Nawet jakoś w miarę to się miesza, nie jest tak trudno jak z tymi ciastkami. Muszę dojść do brzegów tutaj na pewno, żeby żaden tutaj proszek nie został. No nie jestem fanką mieszania tak właśnie w saszetkach, dlatego że no nie widzicie dokładnie jakiej konsystencji to jest, czy jeszcze tam są jakieś, wiecie, grudki, czy nie, więc to jest takie... No ale na pewno jest żółty. A i pachnie waniliowo teraz. Właśnie jak się doda wody, to wtedy rzeczywiście zaczyna pachnieć. Dobra, wydaje mi się, że tutaj już żadnego proszku nie ma, więc sobie tak jakby wytrę tą łyżeczkę trochę. O, wyjmując. I teraz... I teraz jak widzicie, tutaj jest 2 i 3. I tu trzeba tak jakby zawinąć tą saszetkę. Więc zawinę ją na dwójkę. I zawinę ją na trójkę. A może jeszcze raz. Tak na wszelki wypadek. I to powinno już być ready. I w takim razie odstawiam to na razie na bok, bo czas się znowu zająć tymi ciasteczkami. Teraz mogę już je wyrzucić jakby. Okej. Tutaj się zrobił taki bąbel powietrza. Mam nadzieję, że to jakoś opadnie. I teraz tutaj jest misio. No, słuchajcie, powiem wam, że nie wyglądają zbyt urodziwie. I jakby mam wrażenie, że przy okazji wyglądają trochę tak jakby żelkowo. A dokładnie ustawiłam na 600 W i 30 sekund trzymam, więc powinno być w porządku. No ale zobaczymy. Niech to sobie leży. No i tutaj jeszcze mamy to zielone ciastko, które w zasadzie wyglądałoby super, gdyby nie ta część odstająca, która jakby się tak na maksa powiększyła. Może tu jest jakiś pęcherzyk powietrza. W każdym razie wygląda naprawdę fajnie. I położę sobie je tutaj. Albo w zasadzie to ciastko widzę, że już mogę położyć na tą folijkę, dlatego że ono już jest jak gdyby całkowicie gotowe, więc ja je tutaj położę, już będzie sobie czekało. A te dwie rzeczy potrzebują jeszcze dekoracji. I właśnie tutaj znowu wracam do tego kremu. I tutaj jest pokazane, żeby odciąć ten rożek, więc ja sobie to odetnę nożyczkami. O! I tutaj już teraz ma być krem i mam wypełnić te ciastka. Więc zacznę może od tego kwiatuszka. Tutaj, o, takie wiecie, ciastko z kremem. Nice. Super to wygląda. I teraz w takim razie trzeba tutaj tego misia ozdobić, tak żeby mu właśnie wypełnić uszka, oczy i pyszczek. Więc to jest takie bardziej precyzyjne tutaj. O, jedno uszko jest, teraz drugie uszko, oczko i drugie oczko. Zawsze się stresuję, jak mam właśnie takie detale malutkie. I tutaj jest już buźka do wypełnienia też. No i załóżmy, że w miarę coś tam wyszło. Taki misio. Może jeszcze tutaj dołożę trochę tego kremu, bo mi trochę zostało. Więc czemu nie? Kremu nigdy za wiele. Krem jest super. A więc, misio też już jest gotowy. Położę go na razie tu. W zasadzie to też położę tutaj, bo jeszcze mi zostały tylko truskawki, jeżeli chodzi o zdobienie. Więc wracam z powrotem do truskawek i sprawdzę, czy one się zżelowały. Mam nadzieję, że tak. No, zżelowały się, więc jest git. Jest dobrze. I teraz podobno mam sobie pomóc łyżeczką. O, jak ładnie wychodzą. I muszę tutaj właśnie ozdobić to ciastko. Zobaczę, ile oni tutaj położyli. 5 położyli, czyli akurat wszystkie zużyli. 2. Trzecie. Teraz mamy czwartą. I ostatnia, piąta. Jeszcze się zmieści. Tak
na styk. O, dobra, zmieściło się, więc jeszcze może dołożę tutaj trochę kremu, żeby ładniej wyglądało, żeby go było więcej. No dobra, i coś tam wyszło z tego. Jest ciasteczko. Aż mi oczy zaczęły zawieć, bo nie mrugałam, tak się skupiałam. Obłagałam się. Teraz tutaj na dole jeszcze pokazali, że można temu misiowi zrobić jakby takie policzki różowe. Bo jak widzicie, tutaj zostało trochę tej galaretki. Więc ja może też się o to pokuszę i zrobię mu takie różowe polisie. Takie kawałeczki małe wezmę galaretki. O. No, słabo się trzymają, ale coś tam jest. O, cute! Miś ma polisie. No dobrze, więc w takim razie został już tylko napój, więc przesunę to sobie na bok. I zacznę może od wycięcia tej etykietki, jak widzicie, pomarańczowej. Więc hopsa. Mamy ją. Teraz trzeba nakleić na kubeczek i przykleić za pomocą taśmy. I ja tutaj akurat mam mojego jednorożca z taśmą. O, myślę, że tyle zdecydowanie wystarczy. Ach, jest. Jest i ona, naklejka. I teraz w takim razie została nam ostatnia saszetka. I tutaj na instrukcji pokazali, że trzeba nalać wodę tak mniej więcej centymetr poniżej krawędzi. Nie mam centymetra wokół, ale po prostu na oko. Wiecie, jak to jest na oko. I najwyżej się trochę wyleje. A co mi tam? O. Zobaczmy, że to jest tyle. Może się okazać, że za dużo. Biorę saszetkę. No, pachnie bardzo delikatnie, ale wiecie, że to dopiero jak się połączy z wodą. Więc uwaga. Gazowana. Nice. O nie. O nie, nie, nie. Nie wylewaj się. Idź sobie, idź sobie piano. Muszę to wymieszać. No dobra. Okej. Okay. Nie wykipiało? Jest dobrze. Alright. Czyli, słuchajcie, jeszcze sobie tylko spróbuję odtworzyć, tak jak oni to pokazali tutaj. To ciasteczko jest tu, to jest tu, a ten misio jest jakby tak na przodzie. Och, no, załóżmy, że coś w tym stylu. Wygląda to całkiem spoko. A więc tak się prezentuje gotowy zestaw trzech różnych słodkości. I dodatkowo mamy właśnie pomarańczowy napój, więc nie pozostało nic innego, jak rozpocząć naszą próbę testu. Możecie się teraz przyjrzeć z bliska, jak to wygląda. Proszę bardzo. Przepiękne wypieki z dużą ilością detali. Okej, okay, przyznam, że już się nie mogę doczekać, więc spróbujmy tego cudeńka. Może najpierw się napiję, bo jakoś mam ochotę, wiecie, napić się łyczka, więc pomarańczowy napój. Bardzo słodki i trochę słonawy przez, wiecie, sodę oczyszczoną, żeby to się bąbelkowało. Więc nie jestem fanką. Nie, absolutnie. Większość ich napojów jest naprawdę bardzo dobra, ale ten pomarańczowy? Nie. Kolowe są przepyszne i winogronowe są przepyszne. Czemu nie dali winogronowego? Nie wiem. W każdym razie zabieram się teraz za słodkości. Chyba sobie zacznę od tego ciasteczka z galaretką. Wygląda przepięknie. I ja je teraz przepięknie zjem. Więc itadakimasu! W środku zrobiło się jakieś takie puste miejsce. To musiał być pęcherzyk powietrza. Ale ogólnie jest o wiele więcej galaretki i kremu niż samego ciasta. I jest to bardzo dobre. W sensie ten krem jest naprawdę bardzo smaczny. Jeszcze mi zostało troszeczkę, więc może sobie go spróbuję. Jeszcze go tutaj. Okej. Okay. Dobra, sam w sobie nie jest aż taki super, bo jest trochę mączysty, ale smak ma bardzo dobry. Taki rzeczywiście waniliowy, pyszny krem, więc super. I zostało mi trochę też tej galaretki, więc też ją wypróbuję. Bardzo taka jakby krupkowa, w sensie, że jest dużo grudek, ale nie takich, na przykład cukru czy coś takiego, tylko ona jest taka bardzo rozlazła jakby. Więc konsystencję ma dziwną, ale w smaku jest przepyszna. Jest właśnie taka mega, mega truskawkowa, więc... Bardzo fajne. Jeszcze sobie wezmę jednego gryza. To ciasto jest takie
dosyć suche i twarde. Dobre w smaku, ale właśnie konsystencja jest słaba. I myślę, że bardzo dużo tutaj pomagają temu ciastku właśnie te truskawki i krem. Ale teraz bardzo mnie ciekawi jeszcze ten melonowy słodycz jakby, bo jak widzicie, on się tutaj troszeczkę zaczął jakby rozwalać, w sensie, że pokazuje środek taki, bo jak pamiętacie, tutaj jest inne ciasto. Więc może ja sobie to przekroję na pół, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Po przekrojeniu wygląda w ten sposób, czyli widać rzeczywiście środek i sprawdźmy, jak to smakuje. Smakuje, bo nie mogę się doczekać. Pachnie pięknie. Już ślina mi cieknie. Mocno melonowy. W sensie czuję melonowy smak. Jest to ciasto słodkie i w dodatku ze smakiem melona. Ale fajne. I są jakby dwie konsystencje. W sensie to w środku jest takie bardziej zwięzłe, a to na zewnątrz jest takie bardziej rozwalające się, jakby trochę chrupkie, ale bardzo dobre. To teraz w takim razie czas na misia, który ma i trochę galaretki, i trochę kremu. Więc zobaczmy. On jest bardziej puszysty, bo ciasto jest grubsze, więc zdecydowanie bardziej mi pasuje niż ten kwiatuszek jakby. Ale tu jest mniej kremu i mniej truskawek, więc jakby takie wiecie, nie ma ideału. Ale ogólnie muszę powiedzieć, że ten zestaw to jest na pewno mnóstwo zabawy. Świetnie się bawiłam i jak gdyby wychodzą naprawdę ładne te rzeczy. I w smaku też jest spoko. Nie jest najlepszy, ale jest dobry. Wiecie, nie było tak, że niedobre. Jedyne, co było niedobre, to to. Więc takie, wiecie, 3/5, ale naprawdę polecam, jeżeli chodzi o samą zabawę. No i ciastka też spoko. Więc mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał, a my widzimy się na tym kanale w następną środę, a w następny piątek na kanale Beauty. Więc do zobaczenia, widzimy się tam. A jeżeli chcecie jeszcze zostać na YouTube i oglądać go dalej, to możecie sobie kliknąć w jeden z tych dwóch filmów tutaj, do wyboru, do koloru. I jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, co się zdarza, ale spokojnie, możecie to naprawić, klikając tutaj, w moją twarz okrągłą. Więc kliknijcie, żeby mnie subskrybować. I widzimy się już niedługo. Pa, pa!